Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Kontynuuję odcinki poświęcone jednemu kanałowi, dziś TVN Turbo. TVN Turbo, kanał kierowany głównie do pasjonatów motoryzacji, emituje programy motoryzacyjne, sportowe dla majsterkowiczów oraz dokumentalne. TVN Turbo został uruchomiony 12 grudnia 2003 roku o godzinie 18 jako pierwsza polska stacja motoryzacyjna. TVN Turbo należy do grupy TVN. Kanał dostępny jest we wszystkich platformach cyfrowych oraz wybranych sieciach kablowych. 3 października 2009 roku zmianie uległa oprawa graficzna stacji, oprawa muzyczna oraz z logo. 4 listopada 2011 roku TVN Turbo zaczęło nadawać w jakości HD. To były wydarzenia z historii TVN Turbo, a teraz co tam panie w telewizji? TVN Turbo zobaczymy kontrolowany zakup samochodu, magazyn Automaniak i absurdy polskich dróg. Będą też wyburzacze i wojny samochodowe. Na koniec poznamy legendarne samochody PRL-u, raport Turbo i zwrócimy uwagę na piratów drogowych. Teraz trochę szerzej o produkcjach TVN Turbo. Na początek zakup kontrolowany. To program prowadzony przez Adama Kornackiego. Program jest emitowany od 2005 roku. Adam Kornacki podejmuje się zadania znalezienia samochodu, który będzie idealnie pasował do właściciela, do jego charakteru, potrzeb życiowych, stylu jazdy i możliwości finansowych. Prowadzący próbuje znaleźć samochód nie tylko w dobrym stanie technicznym, ale również zwraca uwagę na perspektywę dalszej eksploatacji. Prowadzący zawsze stara się poznać dobrze swojego klienta, aby przedstawić mu cztery propozycje, które celnie trafią w jego gust i oczekiwania. Kolejny z programów, tym razem program motoryzacyjny Automaniak. I ten program jest produkowany przez telewizję TVN od 1998 roku. Pierwszy odcinek wyemitowano 2 maja 1998 roku na antenie TVN-u. Początkowo prowadzącym był Tomasz Sianecki. W kilku odcinkach dołączyła do niego Martyna Wojciechowska. Później Tomasza Sianeckiego w roli prowadzącego zastąpił kierowca rajdowy Maciej Wisławski. W 2006 roku Automaniak zmienił się w Automaniaka Max i do Martyny Wojciechowskiej i Macieja Wisławskiego dołączył kolejny prowadzący Jarosław Maznas. I w tej formie program nadawano do 2008 roku, a w 2009 roku program przeniesiono na antenę kanału TVN Turbo. I wówczas z prowadzącymi zostali Jarosław Maznas, Marcin Prokop, Rafał Jemielita i Patryk Mikiciuk. Kolejny z programów to Raport albo Raport Turbo. To codzienny program informacyjno-motoryzacyjny poświęcony wszystkiemu, co związane z motoryzacją. Program prowadzą Kacper Jeneralski i Marcin Orzepiński. W programie przedstawiane są zmiany w przepisach ruchu drogowego, nowinki technologiczne z całego świata, relacje z najważniejszych wydarzeń motoryzacyjnych, jakie odbywają się w kraju i za granicą, np. rajdów, zlotów i premier samochodowych. Dodatkowo w każdą niedzielę emitowany jest raport końcowy, czyli najciekawsze informacje z danego tygodnia. I program emitowany jest na antenie TVN Turbo od 2006 roku. Kolejny z programów to Legendy PRL-u. Program prowadzi Patryk Mikiciuk i program jest emitowany od 2007 roku. Patryk Mikiciuk w swoim programie pokazuje niezwykłe pojazdy, które w przeszłości królowały na naszych ulicach. To nie tylko historie wspaniałych maszyn, ale także opowieść o niezwykłych ludziach, którzy je tworzyli i używali. W programie tropione są również największe paradoksy PRL-u, a także przypominane sukcesy, z których do dziś możemy być dumni. Kolejny z programów to Uwaga Pirat. To polski magazyn policyjny przygotowywany we współpracy z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Emitowany jest na antenie TVN Turbo od 23 maja 2008 roku. W każdym odcinku przedstawiane są kulisy pracy patroli policji,
które ujawniają kierowców łamiących przepisy na drogach i powodujących zagrożenie dla ruchu drogowego. Oraz prezentuje się to, w jaki sposób tzw. piraci drogowi tłumaczą się ze swoich zachowań funkcjonariuszom policji. Kolejny z programów to Absurdy Drogowe. Program prowadzą Krzysztof Ruszała i Kamil Jaśkowski i program jest emitowany od 2014 roku. Prowadzący przemierzają Polskę wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu najbardziej kuriozalnych absurdów drogowych. Tropią te rozwiązania, które zamiast pomagać kierowcom, przeszkadzają im i ograniczają ruch. Śledzą bezsensowne znaki drogowe, skomplikowane przejścia dla pieszych, czy drogi donikąd. Prezentują również miejsca, o których krążą legendy lub stały się kanwą dowcipów. Program opiera się na zgłoszeniach od widzów, którzy sygnalizują absurdy drogowe z każdego zakątku kraju. Kolejny z programów to Wojny Samochodowe. Program jest emitowany od 2016 roku i prowadzą go Paweł Miszta i Przemysław Szafrański. Są to zawodowi handlarze i pokazują w tym programie, jak tanio kupić samochód, a następnie sprzedać go z zyskiem. Handlarze mają tydzień na zakup samochodu, naprawę oraz sprzedaż. Każdy odcinek to nowe wyzwania i nowe pieniądze do zarobienia. Na koniec jeszcze jeden z programów Wyburzacze, emitowany od 2017 roku. W programie kamera towarzyszy kilku ekipom zawodowych burzycieli podczas ich codziennej, ale jednak niezwykłej pracy. Wyburzacze podejmują się arcytrudnych rozbiórek, zarówno małych, jak i tych ogromnych obiektów. Program to świetna okazja, by z bliska przyjrzeć się temu, jak krok po kroku wygląda ta ciężka i niebezpieczna praca, której nawet najmniejszy błąd może mieć katastrofalne skutki. I to by było wszystko na temat produkcji TVN Turbo. W kolejnym odcinku produkcję TVN Style. Do zobaczenia!